Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj temat być może nie stricte urodowy, chociaż na pewno o tą urodę troszkę zahaczymy, ale mam nadzieję, że ten filmik będzie bardzo, bardzo pomocny, ponieważ istnieje kilka przedmiotów w moim życiu, bez których nie wyobrażam już sobie życia, które mi bardzo to życie ułatwiły i są to przedmioty, które mi również były polecone i chciałam się odwdzięczyć i po prostu polecić wszystkim te przedmioty, bo być może znajdą się wśród Was osoby, które też borykają się z tymi problemami, z jakimi ja się borykam i te przedmioty, które mi pomagają, być może pomogą również Wam, więc nie przedłużając, przechodzimy do rzeczy. Dosłownie. Pierwszy przedmiot, nie mam go tutaj przy sobie, bo nie mam jak go Wam pokazać, jest za duży, ale tutaj zobaczycie zdjęcie za momencik, jest to zdjęcie materaca, top materac, który już Wam nie prezentowałam, ale mówiłam o nim w ulubieńcach, już teraz nie pamiętam którego miesiąca, ale wiem, że wiele z Was bardzo ucieszyła ta informacja i byliście tym zainteresowani, dlatego postanowiłam przede wszystkim o nim tutaj wspomnieć. Zacznę od tego, od mojego kręgosłupa. Z racji mojego zawodu i nie tylko wizażystki, ale też kosmetyczki, masażystki i stylistki paznokci, czyli tych wszystkich zawodów, które wykonywałam już od czasów nastoletnich, powiedzmy, no zniszczyłam sobie kręgosłup i te osoby, które są w tym zawodzie, to doskonale wiedzą, o czym mówię. Jakie mam problemy? Odcinek szyjny to oczywiście wszystko tutaj jest stwardniałe, skostniałe wręcz od pracy taki, tak? Czyli od wizażu czy od stylizacji paznokci wszystko tutaj jest skostniałe. Natomiast odcinek lędźwiowy, tam z kolei mam problem zbyt prostego kręgosłupa, czyli nie mam tej lordozy, tego wygięcia, tylko on jest prosty, więc cały ciężar tutaj ciała spoczywa na moich lędźwiach, co jest bardzo uciążliwe i mam wielki problem, żeby się porządnie wyspać i żeby wstać z łóżka rano. Po prostu wstać. Najnormalniej w świecie, jak wstaje każdy. Czasem mam z tym duży problem. I od kiedy został mi polecony właśnie ten materac, są oczywiście takie materace, wiecie, normalne materace, bardzo duże, ale one są bardzo, bardzo drogie. Być może jak kiedyś będę zmieniać łóżko, zmieniać materac, to może zainwestuję i sobie kupię. Ale póki co kupiłam sobie ten top materac, on jest takiej szerokości i nakłada się go na ten materac, który już macie. On jest z tej pianki termoaktywnej, mam nadzieję, że dobrze mówię, Air, czyli ten taki zapamiętujący kształt materiał. I po prostu rewelacja. Od momentu, kiedy mam ten materac, on tak ładnie, bo ja zawsze śpię na boku, on ładnie otula, tak jakby mój kręgosłup, że on jest cały czas równy, nigdzie nie mam jakichś przeciążeń chyba w trakcie snu. I wstaję bez problemu. Naprawdę mój kręgosłup mnie nie boli po przebudzeniu. Nie muszę jakiejś gimnastyki po prostu robić rano, ani skomplikowanego wstawania jakiegoś bocznego, bo cała jestem zesztywniała, więc naprawdę jest dla mnie super sprawą ten materac, więc polecam Wam go serdecznie. Nie jest to aż taki duży koszt. Ja go kupiłam w promocji. Oczywiście cena zależy od wielkości tego materaca, bo jeżeli macie tylko łóżko takie jednoosobowe, to cena jest mniejsza. Im większe, to wtedy cena idzie w górę. Ale ja go zakupiłam za chyba 350 zł w promocji, bo normalnie kosztuje około 700. Ja Wam oczywiście linka zostawię w opisie pod spodem do sklepu Jysk. I tam znajdziecie wszystkie inne potrzebne informacje, więc wydaje mi się, że teraz oglądając tą stronę też widziałam, że jest promocja, więc polujcie. I jeżeli chcecie, to naprawdę myślę, że warto spróbować, bo koszt nie jest aż taki duży, a jest to ogromna ulga dla kręgosłupa. Przynajmniej mi pomogło i ja sobie nie wyobrażam teraz spać po prostu na innym materacu niż mam teraz, więc jestem bardzo, bardzo zadowolona. I kolejny przedmiot. Ogromny przedmiot i jest to kufer wizażysty Zuka Inglota. To również zostało mi polecone i jest to kufer dla wizażystów, dla fryzjerów, ogólnie dla wszystkich, którzy pracują w branży usługowej i muszą czasem wyjechać ze swoim sprzętem w plener.
I zawsze miałam problem z tymi dużymi walizkami i ze względu na mój kręgosłup po prostu nie potrafiłam tego nosić. Obciążałam zawsze kręgosłup i później bardzo, bardzo cierpiałam. Takie podróżowanie. Osoby, które wyjeżdżają do klientów czy mają sesje zdjęciowe, wyjeżdżają z całym kufrem kosmetyków, wiedzą o czym mówię po prostu. Jest to bardzo, bardzo męczące. Podnosić, cały czas obciążać, po schodkach podnosić. To jest naprawdę tragedia. I ta Zuka została mi polecona, po pierwsze, już ją mam 2 lata, czy nawet ponad. Nie dzieje się z nią absolutnie nic, ona jest cały czas jak nowa, mimo że jest bardzo mocno używana. Ale dlaczego o tym wspominam? Ze względów zdrowotnych, czyli mój kręgosłup, tak jak mówiłam, nie jestem w stanie nosić innych takich walizek, jest mi bardzo, bardzo ciężko. Natomiast ta Zuka, moment, jest na takim stelażu metalowym. Stelaż jest równy. Przeważnie walizki mają taki dołożony ten stelaż. Może oddalę kadr. Oddalamy. O, tak będziecie widzieć. Ten stelaż ma dokładany tutaj. Jest to coś takiego, wiecie, jakby doklejonego do walizki. Natomiast ta Zuka ma ten stelaż montowany. I tutaj są kółka na płaskim tutaj stelażu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te kółka są wysunięte poza ten stelaż, dzięki czemu jak są schodki, wystarczy, że sobie podciągnę, dociągnęła tą walizkę za sobą i będą wskakiwać, ona wskakuje tak jakby po tych schodkach i nie muszę jej dźwigać. I to jest dla mnie rewelacja. Poza tym, jak nie mam miejsca w autobusie, mam na czym usiąść, oczywiście żartuję, ale czasem wiecie, jak się jedzie gdzieś plenem na sesję zdjęciową i faktycznie modelka nie ma gdzie siedzieć, albo my nie mamy gdzie siedzieć, to ta Zuka wszystko wytrzyma i jest to naprawdę świetna sprawa. Tu mam jeszcze takie etui, które jest dokładane. Zmieniło się moje życie też pod względem czystości, bo wiecie, chociażby z ostatniego filmiku o serii wizażystów, że ja i higiena to jest obowiązek po prostu w moim zawodzie. Przybliżę Was do siebie. O, jesteście. Więc zawsze te kuferki, które były metalowe, one mają problem taki, że bardzo często się kurzą. Te drobinki kosmetyków czy utrwalacza w sprayu, którym utrwalamy makijaż, osiadają i ten kuferek wygląda wiecznie, jakby był zakurzony, brudny. Natomiast ta Zuka, ona jest cała opatulona, takie etui, które można ściągnąć i po prostu wybrać, więc no jest rewelacja. Dodatkowo jest właśnie takie etui jeszcze na górę, które też można brać bez problemu. Dla mnie to jest rewelacja. Ja obiecuję, że Wam nakręcę osobny kiedyś filmik o tym, jak ona się sprawuje, bo przetestowałam ją już we wszystkich warunkach. Ile tutaj można załadować i tak dalej, bo o tym można mówić i mówić, ale faktycznie ta Zuka uratowała moje plecy przed zbędnym obciążeniem, kiedy muszę wyjechać w plener, więc to Wam też mogę serdecznie polecić. Osoby, które mają problem z kręgosłupem, będą na pewno wdzięczne. Trzeci przedmiot już o wiele mniejszy, ale też bardzo, bardzo dla mnie ważny. Zacznę od mojej dolegliwości. Dzisiaj w ogóle o samych dolegliwościach i czuję się jak taka emerytka. Ale też w ulubieńcach wiele razy i w filmikach wspominałam, że mam problem z zapaleniem mieszków włosowych. I to jest o tyle uciążliwe, że zawsze są, wiecie, te krostki, w ogóle ta skóra jest taka szorstka. I polecałyście mi różne balsamy, kosmetyki. Ja sobie też testuję mnóstwo kosmetyków do takich dolegliwości skórnych. Wszystko jest ok, ale nigdy nie wyeliminowałam jednego problemu, który jest dla mnie bardzo uciążliwy. A mianowicie depilacja. To jest największy problem, no bo tutaj przy tym schorzeniu, tak jakby można to nazwać schorzenie skórne, jest ten duży problem. I przy wakacjach, kiedy lubię mieć opalone nogi, więc opalam te nogi i później z depilacją jest ciężko po prostu, żeby nie było żadnych krostek, żeby nie było podrażnienia skóry. To jest naprawdę bardzo, bardzo uciążliwe w tym przypadku. Osoby, które mają zapalenie mieszków włosowych, wiedzą o czym mówię. I zostało mi polecone urządzenie. I za to polecenie jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Nie jest to tanie urządzenie, ale powiem Wam najpierw o właściwościach. Jest to urządzenie takie przenośne do domu, IPL, czyli usuwanie owłosienia za pomocą wiązek światła, pulsującego, intensywnego światła. I znam oczywiście tą technikę z mojej szkoły kosmetycznej. Ogólnie wiecie, że jestem kosmetyczką, więc ta technika nie jest mi obca.
ale jednak przyjemniej jest wykonywać taki zabieg u siebie w domu. I to o wiele mniej boleśnie, bo już Wam tłumaczę, o co chodzi. To urządzenie wygląda tak. Bardzo ładnie wygląda, oczywiście końcówka jest bardzo no praktycznie identyczna do tego, jaką widzicie w salonach kosmetycznych. To urządzenie tutaj, jak widzicie, ma, tu są czujniki i tutaj ma wskaźnik. Po przyłożeniu do skóry odczytuje nam tak jakby ton skóry, intensywność, czy jest bardzo jasna, ciemna i tak dalej. Dzięki temu intensywność tego światła jest dostosowana do jasności Waszej skóry, tak jakby Waszej karnacji. I nie ma tutaj możliwości jakiegoś zaczerwienienia, tego, żeby to bardzo bolało, żeby to było strasznie nieprzyjemne, jakichś podrażnień i tak dalej. Oczywiście trzeba się stosować do tego, że nie opalamy się i nie drażnimy naszej skóry przed tym zabiegiem i nie opalamy się też zaraz po. Wiadomo. Natomiast to tutaj jest jeszcze włącznik na delikatne, tak jakby używanie tego urządzenia. I naprawdę to jest coś pięknego. Teraz jadę na wakacje i nie mam problemu, nie muszę się martwić, że jeżeli jadę na 5 dni, to muszę brać ze sobą coś do depilacji i uważać na to, czy się opalę, czy później będę mogła sobie wydepilować, czy usunąć, chociażby ogolić nogi. Tutaj nie ma tego problemu, bo moje włosy już tak szybko nie odrastają. Nie używam aż tak długo, żeby całkowicie się pozbyć owłosienia, ale już osłabiłam je bardzo, bardzo mocno. Więc po prostu rewelacja. Dla osób, które mają zapalenie mieszków włosowych, to jest rewelacja, bo ja już tego problemu za bardzo nie mam. Te włoski odrastając nie tworzą krostek, nie jest ta skóra taka wysuszona, jest bardzo, bardzo gładka i po prostu to jest coś pięknego, że ja takim sposobem pozbywam się tego, co najbardziej mnie denerwowało przez wiele, wiele lat. Coś pięknego. I to wszystko w dzisiejszym filmiku. Tak jak mówiłam, nie był to stricte urodowy filmik, ale chciałam pomóc wszystkim moim kolegom, koleżankom po fachu, kosmetyczkom, fryzjerkom, czy ogólnie osobom, które mają problem z kręgosłupem, czy z zapaleniem mieszków włosowych, ponieważ te przedmioty naprawdę ułatwiły mi życie. Sprawiły, że jest one łatwiejsze, przyjemniejsze i te moje dolegliwości są o wiele mniej uciążliwe. A to dla mnie naprawdę wiele znaczy, więc mam nadzieję, że Wam również pomogą. Czekam na Wasze komentarze pod spodem, pod filmikiem. Czy macie takie przedmioty, być może inne przedmioty, które ułatwiły Wam jakoś życie, bez których już sobie nie wyobrażacie z tego życia? Polecajcie, bo być może skorzystam z tego i będę Wam bardzo wdzięczna i kiedyś nagram o tym filmik. Więc polecajmy sobie nawzajem coś, co może nam ułatwić życie albo pomóc z walką z dolegliwościami. Czekam na Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć!